Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianow Podstawkowicz, kłaniam się nisko. Kolejny dzień z serii pod tytułem W drodze po 200. Trzeci dzień zmagań. No i co? Szukamy rywala. Rywale na 10-0 znajdują się just like that. Na 15-10 jest nieco trudniej. No dobra, mamy D4, D5. Nie będę nic zmieniał. Gambity hetmańskie lecą tutaj po prostu jak wściekłe. Goniec C7. Nowoczesna linia, teraz E3. Koczek BD7, wiem, że jest posunięciem, roszadka C5 od razu, bądź też B6, C5, B6, C5, H6 profilaktycznie można tego gońca kopnąć. Dobrze zareagował na B6, niestety, chociaż nic się nie dzieje wielkiego. Mamy taki bardzo, bardzo opóźniony wariant wymienny w tym wypadku. Gońca chce przejść na B7, no C5 będzie moją ideą. Odejdziemy od razu z tej baterii ewentualnej, jest B7, C5, zostanę być może z parką wiszących pionów, jest taka opcja, parka wiszących pionów, ewentualnie mogę zostać z izolakiem i zagrać tak, ale dobra, nieistotne. Koń B5 może być opcją, wieża na C powinna przyjść, koń B5, nie chcę konia B5. Nie chcę konia na B5. Nie chcę konia na B5, zagram profilaktycznie. Przyjdę wieżą na C. No na razie takie normalne szaszki. Wyszła z tego w ogóle obrona Tartakovera. No dobrze. B3, jak to rozumieć? Nie wiadomo, C4 tutaj wziąłeś pod kontrolę. Czy to jest ruch jakiś dobry, zły? Chyba wieża C, no lepszych ruchów tu raczej nie będę miał. Bardzo naturalne posunięcie. Zawsze mogę też E4 rozważyć. Przybicie, zbicie widły. I poprawić skoczka, czyli wieża C. Lub po prostu skoczek E4. Goniec bije, bije, on odchodzi. To być może zaraz. To być może zaraz. Wieża na C, wieża na E. No rozważę skoczka 4. Póki co jeszcze się wstrzymam. Jeszcze się wstrzymam. Trzeba uważać na hetman E2, żeby nie było takiego uderzenia. Hetman E2 może być ruchem w tym momencie za takim tu. Hetman E2. Jeżeli zagram B5, to on zbije i zostaje z zolakiem. Może nie jest to akurat, nie jest to takie dla mnie złe. Ustawiam hetman E2. Tak, hetman E2 też bym tak zagrał. Przy B5. Co ja mogę jeszcze zagrać? Jak zagram A5, to oczywiście wpuszczam mu tego konia. Co prawda, no nie jest to takie straszne, ale... A teraz zagrać taki ruch? Co po uderzeniu? B5 bicie. No chyba zagram to B5. Zagram to B5, pozwolę na strzał. Zbiję skoczkiem, stępem na gońca. Bo C4 to raczej grać nie chcę, nawet nie mogę. Teoretycznie mógłbym zagrać C4. Bicie, bicie, bicie. Oddać tu pionka. Za otworzenie gońca. Słaby deal. Ale sprawdźmy, C4. BC, DC. Nie no, rywal tutaj z wolniakiem zostaje bez jaj. Mogę oczywiście jeszcze wtrącić i zagrać tak, ale to i tak mnie zostawia z izolaczkiem. I tak zostawia mnie z izolaczkiem. Najpewniej bicie. Gońcem chyba nie chcę. Skoczek będzie mógł tu więcej. Być może będę mógł przestawić na C4. Będę go mógł, będę go jadł. No... Co wam powiem więcej? Teraz wieża przyjdzie jeszcze na D. On się zastanawia, czy chce w tej wersji grać. No skoczek się tu rozegra na pewno, więc no to to... jakaś taka chusteczka na me łzy po zostaniu zizolowanym, który no najpewniej jest słabością. Chociaż z drugiej strony bicie, bicie, aktywność za izolaka to jest chyba dobra cena. Zresztą goniec się tam będzie mógł
Wow, oba cztery to się nikt nie spodziewał chyba, co? Jak to rozumieć? No C4 to teraz się prosi. Bicie, bicie. No prosi się C4. On chce rozbić te piony i to jest dobry plan, tylko że ja mam C4. Straszny ten goniec zamurowany. Myślę, że najlepszym ruchem może być odejście. Dobra, nieważne. Nie chcę puszczać gripu na centralnym polu, ale z drugiej strony chcę sobie gońca otworzyć, więc zagram tak. Gońca mu odrzucę. Teraz mógłbym zagrać B4, a później nawet C3. Wydaje mi się, że posunięcie A4 było błędem. Bo jestem z dwoma przechodnimi pionkami w tym momencie. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy, ale to raczej niedobre jest dla rywala. Tu to skoczek sobie wróci, nie? Ok, chciałbym zagrać tak, ale wtedy stracę tu. Czekaj. Zagram tak, on weźmie. Ja przyjdę gońcem. On zbije, ja zbiję. No nie, to nie wchodzi. Dobra, ja mam mało czasu. Chodzi mi o to, że on teraz może zagrać. Nie, no w sumie A5 nie ma, więc głupoty gadam. Głupoty gadam. Dobrze, no to jest pozycja, gdzie już mamy atuty konkretne. Oczywiście trzeba uważać na podstawę piona, bo on jest tutaj. Ona jest tutaj kluczem. No. Źle pograłeś. To zdecydowanie. Jeżeli pozwalasz mi na coś takiego i później przepchnięcie, ja lecę sobie wolnymi pioneczkami, no to. No to nie. No to nie. W tej chwili dwa wolne piony to jest atut. To jest potężny atut. No chyba A5 zagram. No. Chcesz, to sobie tamtego gońca poprawię na 100 temp. W tej chwili no to jest naprawdę solidny łańcuch pionowy z tym bohaterem na czele. Oczywiście on ma wolniaka tutaj w zamian, ale to spokojnie. Dwa wolniaki na wolniaka to jest przyjemna sprawa. Dobrze, teraz tak. Jak tutaj się rozplątać, bo troszeczkę w parterze mojej figurki. Rozważę jakiś ruch hetmanem. Ruch hetmanem. No chyba mi odpowiada na pytanie. Mówię, jak się rozplątać. No chyba walnę. No co, zostaniesz takim petem? Nie, no pewnie gońcem zbijesz. No to mega, nie? No to mega fajnie. No to mega fajnie. No jasne. Co, na mata? No to jest wygrana pozycja. Nie no, mocne słowa. Jest dobra. Jest dobra. Tu miałbym podwójny atak, ale broni jeszcze. Dziad. Dziad dziadyga. Skoczka mógłbym zabić w ogóle i dalej pchać. Tu to zagra E4. Nie, nie ma E4. Ale ma zbicie. E4. Ale to wtedy wezmę tu. Dobra, gram na mata. Dojrzałem, że F3. Teraz E4. Dobrze, się to nie zapultą. Mea culpa, czekaj. Okej. Dobra, przestawiamy się. Goniec C4 nie ma ruchu. Może bez sensu, może dałem mu tym hetmanem tylko tak naprawdę opcję. Dobra, trzeba przyspieszyć, bo mam stratę 2 minut. Szkoda by było wypuścić tę przewagę.
Zawsze mogę też tak atakować. Aha. Wow. Tego w ogóle nie widziałem. To posunięcie totalnie przeoczyłem. Okej. No to nie fajnie. Kurde, bele, to nie fajnie. Nie widziałem tego w ogóle. Nie widziałem tego w ogóle, powiem wam jasno. Powiem wam szczerze. No nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Kurde, balans. No niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze się dzieje. I z przewagi nici. Z przewagi nici. Z przewagi nici. Z przewagi nici. Dobra. Jestem naprawdę do tyłu z materiałem. Co prawda jego koń na razie nie gra. Ależ zdupcyłem. Nie, no jedno przeoczenie, nie, no. Nie widziałem tego. Nie ustaliłem groźby. Ajajajajaj. No nic, pozycja była wyśmienita, a jest. Jaka jest? No dobra. Nie płaczemy. Nie płaczemy. Są możliwości jeszcze. Teraz trzeba będzie pograć dobrze tymi pionkami. Tak wam powiem. Nie wierzę na D wrzuci. No, ciężki temat, kurczę. Kurde lebele, jak to mówią. Co bym chciał? Dużo bym chciał. On tego skoczka tam przestawi zaraz i będzie problem. Tu bym chciał zagrać. Ja się tu i tu. No, chyba że normalnie pchanie od razu. Normalnie do przodu, człowieku. Chyba że normalnie do przodu. Powierza tutaj, a mogę się bawić w takie rzeczy, ale to raczej nie ma sensu, bo zagra tak. Nawet jak ja tak, to on tak. Się wszystko trzyma. I wtedy pchać? Dobra, nieistotne. Nieistotne, czekaj. Jak ten ruch rozumieć? Co to jest za posunięcie? No to chyba dajesz mi tylko linię, tak naprawdę. A bo tu chcesz zagrać. On chce powymieniać wszystko. Czym prędzej? Tutaj, tak? Chodzi o to, że tu chcesz, jak pchnę. Tak. Ma to sens. Hop. Atakujemy skoczka. Atakujemy skoczka. Później będziemy atakować pionka. Ojej. Muszę tutaj. No, no jednego ruchu nie zobaczyłem. Faktycznie to kurczę. Ale to ten cały manewr tak naprawdę z tym napadem Hetmana to był słaby. To był słaby. Okej. Uderzymy. Zaraz, za chwil parę. Gdzieś tam uderzymy sobie może. Gdzieś tam sobie uderzymy. Albo i nie uderzymy. Dobra, utrzymam związanko, przygotuję wieżę. Ciężki temat. Tu zagram za chwilkę. No i sała tutaj jeszcze, bo tam być może będzie musiał oddać figurę za tego pionka, ale. Oj. Dlaczego nie zagrałem wieżą tu? Do wybrania ten punkt najpewniej.
No dobra, dobra, dobra. Muszą być jakieś problemy, co tak gładko ma iść. A jednak, proszę. A to błąd jest chyba. Bo ja to biję, ty to bijesz, ja to biję, ty to bijesz, ja to biję. Czy ja to biję od razu? Nie, no od razu tego nie biję, no jak? Oddał, no i słusznie, że oddał. Słusznie, że oddał. Słusznie, że oddał. Słusznie, że oddał. Tuj, tuj. Ojej. Dobrze zagrano. Niestety dobrze. Niestety dobrze. Here. No nie wiem, będę jeszcze kombinował, chociaż to już jest partia raczej typu wór. Muszę szybciej grać przede wszystkim. No i nie mogę wymienić hetmanów, bo będzie po wszystkim. Tak sobie zagrałeś fajnie. Tak sobie fajnie zagrałeś. Okej, żebym się nie nadział na wiszącego gońca. W sensie, żebym ja nie stracił tutaj. Okej. Lipa jest, kurczę. Jeszcze 58 sekund na desce. Jedno przeoczenie kosztuje partię, no niestety. W ogóle nie. W ogóle przestałem zastanawiać się, a pozycja była naprawdę sztos. Przestałem się zastanawiać, czym rywal może grozić, nie? W ogóle, totalnie. Nie interesowało mnie to absolutnie. No to potencjalny wolniak, przewaga jakości. Może jeszcze, żeby było tak. I po wieży, i wieża na gońca. No dobrze, ale on tu musi udowodnić, że jeszcze to jest w stanie zrealizować. Musi udowodnić, że jest to w stanie zrealizować. Jasne. Szaszek. Co dalej? A, tak sobie to wymyśliłeś. Skurczybyku. No niestety dobrze to sobie wymyśliłeś. Niestety bardzo dobrze. Niestety bardzo dobrze. Okej. No to już są problemy realne, nie? Tak wam powiem. Realne. Najrealniejsze, człowieku. Najrealniejsze problemy. To idziesz pionem po prostu. No pewnie tak. Pewnie idziesz. Dwadzieścia 5 sekund. Okej. No, tak sobie zagramy radośnie. Oho. Radosne próby. No nic. Raz się przegrywa, słuchajcie. Niestety. Dobra, nie ma co. Nie, no przeoczenie mnie za dużo kosztowało, kurczę.
A początek był jak w masło po prostu. A, jak w masło. Jak w masełko. No. Dwa poważne błędy zrobiłem. To jest jeden, a to jest drugi. A tu miałem coś lepszego? Być może. Okej, okay. Czyli to był moment, gdzie po prostu partia mi się posypała, nie? No tu jest przewaga, taka spora dosyć. Tym bardziej skoczek na bandzie, tam to już mega. To było wszystko dobre. I to jest błąd. Bo póki trzymam to pole, jeszcze jest git. To w ogóle hetmanem trzeba odejść najlepiej. Na e6 i gramy, nie? Wygrana pozycja była. No. Przeoczyłem totalnie ten motyw. No i tu graliśmy normalne szachy, tak. Normalne. No. Chociaż jeszcze mam goniec F6 rzekomo, który trzyma pozycję. Jako tako. Tu cały czas goniec F6. Nie pozwalający na... bo jednak jego bronią jest oddanie. Zwrócenie materiału. Aha. Tak, genialnie tutaj zagrał. Tak, czyli powinienem był F6 strzec. No i tu co z tego, że to są dobre ruchy, jak przeoczyłem. Czyli masa dobrych ruchów, tu podręcznikowych. Książkowe nawet C5 w taraszu. Tu pozwolił mi na po prostu przechodzące pionki. No i totalnie nie skumałem jakby jego groźby. I to jest błąd. To jest błąd, który nas dotyczy, słuchajcie. A teraz pożywka dla hejterów. Marian, zjebałeś. Nikim. Yes, that's true. No nie, no tu powinienem się poświęcić troszkę czasu i ustalić, co może się wiązać z tym ruchem, no. No jeszcze nic. Bo nawet jakby zbił i przyszedł tutaj, zawsze mam hetmana, ale w tym momencie, no to ja już nie mam skąd bronić gońca. Tylko zastanawiam się jeszcze, co było tu. Hetman C4, wierzcie lub nie, myślałem o tym posunięciu i po prostu pobiciu, biciu i on bierze gońca, nie? I to była dla mnie redakcja, która jest jeszcze spoko. Jeszcze tak bym pewnie zagrał. I normalnie jest dobrze. A tu po prostu się wycofałem na E6, co było już tragicznym ruchem. Zakładając, że jeszcze trzymałbym F6 gońcem, to jemu się nie opłaca wtedy oddawać skoczka. I rzekomo jeszcze jestem w stanie to ustać. Ale to już niepotrzebne komplikacje. Brak tak naprawdę pytania. Hej, z czym to się je, co grozi? Hej, z czym to się je, co grozi? Odejście hetmanem i on nie ma nic. On ma bardzo trudną pozycję. Ja tak naprawdę to się zastanawiam, czy nie były lepsze ruchy hetmanem. No D5 jest, tam gdzieś tam. Nawet D7, kurczę. D7, wieża E. Toż ja sobie założyłem, że ja tego gońca napadnę. No, boli, boli, ale znam przyczynę błędu. Znam przyczynę błędu. No i tu powinienem mieć wariant z hetmanem C4 oczywiście. No. Tak, tu długo myślałem. Myślałem nad tym, naprawdę. Tylko nie widziałem jakby follow-upu, bo zauważyłem, że mi po prostu wymienia, bije, nic nie mam. Ale to nie było takie głupie, się okazuje. Nawet niezłe dla mnie. Tylko, że musiałbym teraz C2 zagrać koniecznie. Koniecznie C2 wrzucić. No tak, a w dalszej fazie gry po prostu B3 i... Wow, szkoda, kurczę, wypracowana poza... w debiucie, ale no cóż, tak czasami bywa. Będą też porażki. To nie może być seria na zasadzie Marian siadł i wbił 200, just like that. Ja jestem trochę zły na siebie, że tak jakoś beztrosko podszedłem do tematu, a to jednak trzeba cały czas profilaktykę uskuteczniać. Czym on grozi? Co będzie chciał zagrać, nie? No dobra, jest parę wniosków nowych do puli. Mam nadzieję, że umiliłem wam ten czas do kawki, herbatki, bo to wiadomo, cel jest fajny, ale nie można zapominać o procesie, który jest tutaj kluczową sprawą. Nie poddaję się, wyciągam wnioski, lecę dalej. Gość był do zrobienia, tylko zabrakło gdzieś tam kalkulacji, przewidywania zimnej krwi.